Cześć Jacek. Cześć. Tak, czytając twoje książki, nie przeczytałem wszystkich, od razu mówię. Jest ci to wybaczone. Eseje też nie przeczytałem wszystkich, ale kilka przeczytałem. Zastanawiałem się, o czym właściwie z tobą pogadać, bo jesteś taką osobą, z którą można pogadać, o wszystkim. Czyli o niczym. Ale wiesz co, zacznę od tego, że obejrzałem też dwa sezony Into the Night, czyli serialu na bazie... Pozwolę, że nie będę się wypowiadał o tym temat. czyli nie podzielasz entuzjazmu mojego, bo mi się podobał serial. Wiesz, no, moja relacja tego serialu jest o tyle dziwna, że jest, z jednej strony to jest na podstawie jakoś tam idei wziętych z mojego tekstu, a z drugiej strony cała struktura fabularna wyszła z głowy showrunnera Jasona George'a. Ja tam nie miałem nic do gadania, ja mu mogłem mówić swoje opinie na temat, ale on jest w dużym stopniu nieprzemakalny, więc... Czuję się niezręcznie, odbierając czy to pochwały, czy nagany za ten twór. Świat filmu rządzi się swoimi prawami, to, tak. To na pewno. Ale tak chciałem od tego pytania zajawkowego, i teraz wszyscy wiedzą, że to jest ten Jacek Dukaj, na podstawie którego Into the Night na Netflixie oglądali, bo wiadomo, epoka postpiśmienna to większa szansa, że prawda oglądali niż że czytali. Oczywiście, znaczy, jak proporcja widzów do proporcji czytelników, to akurat mogę to na twardych liczbach powiedzieć, to jest 100 tysięcy do jednego, tak mniej więcej. No, znaczy rachunek prawdopodobieństwa tutaj jest jednoznaczny. Widziało niż czytało. No właśnie, i takie pytanie o pisarstwo w XXI wieku, od tego zacznijmy, od takiego lotu ptaka, spojrzenia z lotu ptaka. Świat pełen, 2021 rok czy 21 wiek, świat pełen zaskoczeń, dziwactw, niepewności, tyle się dzieje, są to na pewno ciekawe czasy. Czy pisarz może wymyślić coś ciekawszego, jakiś i bardziej interesujący świat? Czy jest w ogóle sens bycia pisarzem, jak wokół tyle ciekawych rzeczy? Tu są dwa poziomy pytania. Po pierwsze, sens bycia pisarzem, a po drugie, sens wymyślania czegoś ciekawszego. Są dwa oddzielne... Dwie oddzielne dyskusje. Pisarzem, czyli zakłada, że odbiór tego czegoś ciekawszego byłby także ze słowa pisanego, prawda? Mm-hmm. A wymyślanie w ogóle możesz użyć temu, że to zostaje potem przetransponowane w media audiowizualne i w tej formule jest podawane. Więc w tym szerszym znaczeniu wymyślania w ogóle czegoś ciekawszego, no to oczywiście jest sens, ponieważ to da się pomierzyć. Znaczy, da się zoptymalizować najbardziej wciągające, ciekawe dla ludzi fikcje. Na zasadzie feedback loop, czyli widzisz, co oglądają, co by chcieli dalej oglądać, a co ich nudzi, w co nie są zaangażowani, wobec tego wchodzisz w to, co już wiesz, że daje im pobudzenie, zaciekawienie, optymalizujesz to i tak dalej, i tak dalej. Więc to działa, zawsze można zrobić coś, co jest bardziej przyciągające uwagę danego człowieka, aniżeli to, co, z czym styka się na co dzień. Nawet jeżeli jego codzienność byłaby niesamowicie teoretycznie ekscytująca, ale ponieważ ona jest jego codziennością, czyli ona się powtarza, to męczy, nudzi. Ekscytacja spada, więc wtedy musi dać coś na kontrze, coś nowego, innego i to się da zoptymalizować. No to są, jest to dziedzina wiedzy. Tak. Nawet w trakcie wojny ludzie czytają książki. Zwłaszcza w trakcie wojny. Znaczy eskapizm w momentach, w których rzeczywistość wydaje ci się zła, okrutna, nie do zniesienia, jest naturalnym odruchem człowieka. Więc to nie jest przypadek, że w okresach takich ludzie się zwracają do religii, do mitów, jakichś pocieszycielskich, wielkich opowieści strukturyzujących ich życie. To jest naturalny odruch psychologiczny. Natomiast pytanie, czy w formie akurat pisanej te opowieści mają sens, no to jest... Ja stawiam tezę, że ten sens maleje. Znaczy, to nie jest tak, że on się wypukuje z dnia na dzień, ale że z pokolenia na pokolenie podatność na pobudzanie naszej wyobraźni i budowanie tych wyobraźni, wielkich narracji, zwłaszcza linearnych, fikcyjnych światów, na życie w nich za pomocą słowa maleje. I to nie tylko dzięki wymianie pokoleniowej, ale także dlatego, że nawet starsze pokolenia się z roku na rok przyzwyczajają w coraz bardziej żyć w środowisku audiowizualnym, a w coraz mniejszym stopniu polegać na informacjach i przeżyciach odbieranych z symboli. Pismo jest sposobem kodowania symboli, to jak czytasz sobie coś, to musisz najpierw przeprowadzić w głowie taką operację. Mam ten symbol, rozwijam go w głowie, mam jakiś pakiet w głowie referencji, odniesień, asocjacji z tym symbolem. Ten pakiet mi się rozwija, ja go w głowie wyobraźni przeżywam i dzięki temu jestem w stanie wejść w narrację słowną, symboliczną, pisemną.
A kiedy ja oglądam serial na Netflixie, to ja nie muszę niczego dekodować, to nie ma żadnych symboli. Ja po prostu widzę i słyszę to, co się dzieje. Koniec. Ten wymóg posiadania tego aparatu wyobraźni, który dokonuje dekodowania symboli, jest odcięty. Teraz nawet ludzie, którzy dużo swego czasu czytali i w ten sposób sobie wykształcili wyobraźnię, teraz nie odczuwają tej konieczności, ponieważ dostęp do dóbr audiowizualnych jest tak szeroki i ich jest tak wiele. One nie są już wyjątkiem, nie są scarce, nie są, nie jest ich mało, nie? Mhm. Tylko masz taki wybór lektur audiowizualnych, w cudzysłowie mówiąc, jaki masz lektur w księgarni. Dawniej było tak, że w księgarni miałeś milion książek, a serial był jeden czy dwa dobre na tydzień i wszyscy oglądali te same seriale, prawda? A teraz masz wybór prawie taki sam, jeśli chodzi o jakość, rozpiętość jakości, rozpiętość gatunków, rozpiętość stylów, więc... Czyli słowo jest pisane, słowo jest coraz mniej potrzebne ludziom. Tak, no bo moje podejście analityczne było takie, do czego słowo pisane musi być używane, czy z czego nie może się go funkcjonalnie wypłukać, nie da się go zastąpić czymś innym. No i tak naprawdę, jakby tak dokonać takiej dekonstrukcji użytku rozmaitych sposobów transferu informacji i przeżyć, no to okazuje się, że to są dosyć wąskie dziedziny. Na przykład najbardziej związana w sposób konieczny z przekazem symbolicznym jest matematyka. Znaczy matematyka z definicji jest operacjami na symbolach. Człowiek, który nie potrafi operować na symbolach, nie może praktykować matematyki. No to jest definicyjnie niemożliwe. Nie? Bardzo blisko tego jest prawo. Operowanie kategoriami prawnymi jest operowaniem na ideach, na kategoriach. Musisz się nauczyć myśleć w sposób wysoce abstrakcyjny i dokonywać logicznych operacji piętrowych na tych abstraktach, żeby faktycznie być praktykiem prawa. Może bardziej w sposób teoretyczny niż praktyczny, ale w praktyce to się też przydaje, bo ty musisz rozumieć, co jest w tym prawie, żeby móc go aplikować. W dużym stopniu do tego trzonu należą te dziedziny nazywane STEM, czyli tam Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli wszystkie, także ich pochodne, czyli takie, w których STEM jest prerekwizytem. Czyli na przykład nie wiem, chemia organiczna w tej chwili jest w dużym stopniu uprawiana jako rodzaj manipulacji programami komputerowymi, które ci emulują procesy zachodzące w związkach chemicznych. Już nie trzeba ich przeprowadzać w praktyce, nie musisz w białym kitu stać nad retortą i tam mieszać rozmaite odczynniki, tylko zapuszczasz takie, a nie inne modele i patrzysz, co ci z nich wychodzi. Dopiero jak ci wychodzi coś obiecującego, to powtarzasz to w realu, żeby sprawdzić, czy program komputerowy był akuratny. Więc tego typu dziedziny wymagają od ciebie, żeby twój sposób myślenia pozwalał na operacje na symbolach. Ale ich jest coraz mniej. Polityka w tym momencie jest w całości podpiśmienna. No właśnie, bo tutaj chciałbym pogadać o skutkach tego stanu rzeczy, bo jest coś takiego, zresztą studiowałeś filozofię, ja też zresztą, tylko że ty w Krakowie, ja w Warszawie, to dwie różne szkoły właściwie, teraz już, kiedyś nie, ale jak odrywamy się od słowa, od tego symbolu, to odrywamy się od logiki. W dużym stopniu tak, znaczy nie do końca, ale można tak powiedzieć, że im bardziej jesteś zanurzony w rozumowaniach opartych na słowie, zwłaszcza pisanym, bo słowo mówione, a słowo pisane to jakby są dwie różne kategorie, chociaż i to jest język, prawda? Tak. To obniża się twoja zdolność do myślenia uporządkowanego w formułach logicznych. Syntaksa jest pewną logiką. Czyli jak mówisz w sposób składny, budujesz wielopiętrowe zdania, potem budujesz z tych wielopiętrowych zdań. Coś z nich wynika i są jakoś połączone. Tak, prawda? Masz jakieś sylogizmy i tak dalej. Nie? To jest już de facto operacja na logicznych symbolach. Nie? Teraz jeżeli nie potrafisz w ten sposób myśleć, dokonywać takiej operacji, no to oczywiście to cię wyklucza w ogóle z tego typu nauk, z tego typu myślenia o rzeczywistości, analizowania jej. No i teraz wielkie pytanie jest takie, czy to jest dobrze, czy źle. Ponieważ z punktu widzenia naszego pokolenia, my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia w sposób logiczny, piśmienny, no to jest jakiś ubytek, coś tracimy, znaczy czujemy się upośledzeni. Nie? Ale jest jak najbardziej racjonalnym takie widzenie tej sytuacji. Ludzie się zmieniają, technologia dotyczy każdego, 90% ludzkości, czy nawet więcej, jest zadowolonych z tego, że może sobie codziennie obejrzeć ileś tam fajnych przeżyć audiowizualnych, czy też doświadczyć ich w grach komputerowych, nie musi wcale czytać, a jeżeli czyta, to wyłącznie na poziomie funkcjonalnym, czyli bardzo prostego odbioru informacji symbolicznej, to tak jak szyldy na
na ulicy, czyli nie musi dokonywać operacji na znakach. Odczytuje znaki same w sobie, prawda? I to jest ich poziom. I czują się super, są zadowoleni. Oni ustawiają normę. Oni są konsumentami, oni są wyborcami, oni decydują o tym, jaki jest obyczaj, jaki jest sposób życia, jaki jest lifestyle, jak się mówi. I teraz ty jesteś tym innym. Ty jesteś tym reliktem innej rzeczywistości. Twój mózg funkcjonuje inaczej. Nie do ciebie są skierowane przekazy dnia. Dla ciebie nie działa ta kultura. Ty nie rozumiesz, dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej. Czy to jest dobrze, czy źle? No, jakby wziąć za punkt odniesienia fikcję literacką, jaką był Nowy Wspaniały Świat, no to tam akurat władza podaje poddanym czy obywatelom somę, prawda, narkotyk, który sprawia, że oni się właśnie czują dobrze. To można popatrzeć na technologię nie jako podawany narkotyk przez władzę, ale jako taki samoczynnie... Czy tak jest, czy tak nie jest o technologii, to my tego nie wiemy. Ale Nowy Wspaniały Świat to jest bardzo dobra metafora. Uważam, że to jest w ogóle najważniejsza dystopia, ponieważ ona nie jest dystopią zakładającą złośliwość wobec ludzi. Wszystkie inne dystopie zakładają, że jest jakaś zła władza, tak, i ona dla swoich tam celów kontroluje społeczeństwo i dystortuje relacje społeczne, polityczne, ekonomiczne. Nowy Wspaniały Świat niczego takiego nie zakłada. On tylko zakłada postęp technologiczny. Że są odkrywane kolejne prawa natury, dzięki którym możemy robić ludziom dobrze. Tak. I staje straszliwe pytanie, dlaczego nie mamy robić ludziom dobrze? Dlaczego nie mamy ich umieszczać w stanie szczęśliwości? Dlaczego oni nie mają żyć spokojnych, niezakłóconych żyć? Prawda? I na to nie ma żadnej prostej odpowiedzi. To jest kolejna antyutopia, czyli my, Zamiatina. Tam jest podobny. Tam jednak, masz strukturę rządzącą, która ma jakieś tam swoje cele, ty jesteś podwładnym. I te cele są do podważenia. To jest jednak ideologiczne ideologiczne też odbicie jest celem uszczęśliwienie w Związku Radzieckim. Nie? Tak, tak. Tak. A Huxley nie odbijał żadnych realnych czy utopijnych systemów społecznych. On tylko sobie zadał pytanie, co będzie, jeżeli nauka rzeczywiście tak postąpi naprzód i umożliwi uczynienie ludzi permanentnie szczęśliwymi przy braku jakichkolwiek wymóg z ich strony. No to mamy teraz miliardy tych ludzi, prawie 8 miliardów potencjalnych odbiorców nowoczesnych form technologii przekazywania treści, którzy są właśnie tymi konsumentami tej somy, jak u Huxleya. Załóżmy, przyjmijmy taką roboczą hipotezę. Zapominają, czym jest myślenie abstrakcyjne, w ogóle się go nie uczą. Logika, zasada sprzeczności jest im obca. Wyznają często właśnie dwa sprzeczne sądy jednocześnie. Bardzo dobrze się z tym czują. Są też skrajnie podatni na różnego rodzaju emocje, prawda? Tak, i to uważają, że to jest dobre. Dokładnie. Ponieważ to jestem bardziej ludzki, jeżeli jestem bardziej empatyczny. I tak. Zaprzeczysz temu? No nie, empatia jest ludzkim odczuciem. Prawda? No właśnie, i teraz pytanie jest takie, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że to odnosiłeś się do całej swojej twórczości, że wyrażasz w niej niewiarę w moc sprawczą państwa i człowieka w ogóle, i nie tylko w moc sprawczą, ale nawet w samą podmiotowość. Dokładnie. Czy masz na myśli to, że co? Że w wyniku tych wszystkich zmian ludzie zatracają swoją podmiotowość jako jednostki i po prostu zlewają się w taką jakąś masę? Ja to muszę być bardzo precyzyjny. Mamy dwa poziomy. Właśnie. Jeden poziom to jest taki, na którym ludzie są świadomi lub nieświadomi tego, czy są podmiotami, czy nie są. I on jest niezależny od tego, czy faktycznie są podmiotami, czy nie. Czyli możemy sobie żyć w iluzji podmiotowości i używać wszystkich formuł, rytuałów, narzędzi społecznych, politycznych, ekonomicznych, które zakładają, że ludzie są podmiotowi, a nie są obiektywnie. Mhm. Ale możemy w takiej iluzji żyć, prawda? A drugi poziom to jest ten, w którym faktycznie przestajemy być podmiotowi. I on jest też niezależny od tego. Możemy przestać być podmiotowi i wiedzieć, że nie jesteśmy podmiotowi. Możemy przestać być podmiotowi i żyć ciągle w tej iluzji. Znaczy, na czym polega ten drugi poziom? On nie polega na jakimś radykalnym przejściu do innej formy bytowania, tylko na różnicy wiedzy tej, która my mamy o samym sobie i o sposobie, w jakim funkcjonuje społeczeństwo i wiedzy o człowieku, o tym, jak nami manipulować z zewnątrz. Nie? I w momencie, to chyba nastąpiło w okolicach lat 80. i 90. XX wieku, kiedy skumulowały się narzędzia z big data,
z programów do analizy dużych zbiorów informacji, do zbierania tej informacji, z neuronauk, czyli możliwość włożenia człowieka do skanera MRI i zobaczenia, co faktycznie dzieje mu się w mózgu, kiedy zdajemy mu takie czy inne bodźce, albo że on deklaruje, że myśli o tym czy tamtym. Nie? I potem jeszcze neuronauki praktyczne, czyli w jaki sposób bodźcować ludzi, czyli to, co tam potem wyszło w rozmaitych kampaniach przy Trumpie czy przy Brexicie, że możemy zadać takie, a nie inne kombinacje bodźców, żeby uzyskać takie, a nie inne efekty emocjonalne. Doraźne czy nie, to jest inna kwestia, ale politycznie daje na to skutek, bo ludzie wtedy reagują tak, jak chcemy, także w sensie politycznym. To się potem aplikuje także do komercyjnych celów, czyli mają kupić ten, a nie inny produkt. Ale zasadniczo mechanika jest ta sama. I ta cała wiedza zaczęła być zbierana i praktykowana w ogromnym tempie, kumulując się mniej więcej od lat 80. XX wieku. I w tym momencie przewaga jest po stronie zewnętrznej. Czyli zewnętrzne, rozumiane jako rozmaite sztaby specjalistów, korporacje, eksperci wynajmowani przez polityków, są w stanie wpływać na nas w taki sposób, że nawet jak my o tym wiemy, to i tak jesteśmy bezbronni. Ponieważ to działuje na poziomie emocji, hormonów, pętli uzależnień. Co z tego, że ty wiesz, że nie powinieneś sobie wstrzykiwać heroiny, jak jesteś uzależniony i tak sobie wstrzykniesz. Jesteś bezwolny, ty wiesz, że to jest dla ciebie niedobre, nie powinieneś, a i tak wstrzykujesz. Na tym polega ten cały argument o chronieniu dzieci przed uzależnieniem od gier, czy w ogóle social media. Czyli to, co wprowadzili Chińczycy teraz, że nie możesz więcej niż 3 godziny korzystać z gier, bo to wypacza twoją osobowość, charakter, strukturę umysłu. I to jest prawda. Tylko, że no, to jest kolejne z rozpoznań tego, że my jesteśmy bezwolni wobec tego, jak technologia poznała naszą neurologię, sposoby myślenia, system dokrewny i nami manipuluje. I po przekroczeniu tego progu, ty już nie jesteś podmiotem, ty jesteś przedmiotem tych działań, które manipulują tobą z zewnątrz. A drugi próg to jest ten próg świadomości, bo moim zdaniem byśmy dawno przekroczyli ten próg manipulacji. Jesteśmy manipulowani i jednostkowo, i populacyjnie, tylko że żyjemy ciągle w micie podmiotowości. Ten mit nie upadł. Powszechna świadomość jest taka, że my jesteśmy podmiotami. I się tą świadomość na rozmaite sposoby kultywuje. Przede wszystkim takie, że wszystkie media, i komercyjne, i polityczne, czyli i advertisement polityczny, i komercyjny, odwołuje się do ciebie jako do tego, który dokonuje wyboru. Prawda? Ale przede wszystkim system, demokracja, to są wybory co 4 lata. Tak, mamy święto demokracji, ty idziesz i decydujesz. Oczywiście o nic nie decydujesz, bo nawet w systemie demokratycznym, taki jak teraz wyewoluował w ogromnych demokracjach medialnych, gdzie mamy oddziaływanie poprzez media na dziesiątki milionów i oni wszyscy wspólnie dokonują tego teoretycznie wyboru, to jednostka nie ma absolutnie żadnego wpływu. Znaczy, prawdopodobieństwo, że twój głos cokolwiek decyduje, kiedy masz po jednej stronie 20 milionów, a po drugiej stronie 15 milionów głosujących, to jest wielokrotnie mniejsze niż to, że wygrasz totolotka. Więc to już na tym poziomie jest iluzja i fałsz. Nie? Tym niemniej mit się propaguje i ty wychowujesz się w kulturze, która wmawia tobie, że jesteś podmiotem. Tak samo cała konsumpcja na tym działa, bo ty chodzisz, decydujesz i kupujesz to, a nie tamto. Nie? Ale to jest tak, że... I ty się wtedy czujesz dobrze post factum, bo ja kupiłem, ja dokonałem tego wyboru, wobec tego ja jakby sam buduję swoją tożsamość przez wybór brandów, z którymi się utożsamiam. Kupiłem, jak to działa? Nie? Widzę reklamę jakiegoś zegarka i on, zegarek ten nosi James Bond. Nie? Więc ja dokonuję w swojej świadomości wyboru, ja chcę być jak James Bond. Idę, kupuję ten zegarek i teraz się czuję tak, jakbym był trochę w 1% Jamesem Bondem. Nie? I ja teraz jestem tym, który sobie kształtuje swoją tożsamość i wewnętrzną, i zewnętrzną, bo jak ludzie mnie postrzegają, czyli percepcję, na podstawie swojego własnego wyboru. Dobrze, ale... I to jest jakby mechanizm tego komercyjnego wykorzystania mitu podmiotowości. Mechanizm polityczny jest bardzo podobny, z tym, że on jest znacznie rzadszy, bo on jest potrzebny tak naprawdę tylko do wyborów. A po drugie, w dużym stopniu on się staje już, żeby drugiego słowa użyć, niekompatybilny z częścią obudowy medialnej, w której żyjemy. Obudowa medialna demokracji polega na tym, że kłócą się z sobą publicyści, wojownicy medialni rozmaitych plemion politycznych. I jak sobie śledzisz, na czym polegają ich kłótnie, jakie są treści tych ich sporów, to na przestrzeni ostatnich tam 2 dekad widać bardzo wyraźnie, że ta treść się przeniosła z tego, co jest treścią polityki w dawnym sensie, na technologię polityki.
Czyli współczesne rozmowy wojowników medialnych, plemion politycznych, dotyczą tego, w jaki sposób lepszy, gorszy, my, oni zmanipulowaliśmy elektorat. Oczywiście nie używam dokładnie tych słów, ale dokładnie na ten temat dyskutują. Czyli ja dobrze rozumiem, czyli podmiotowość jest nam wmawiana, bo stała się narzędziem tak naprawdę odbierania nam tej podmiotowości, paradoksalnie. Czyli manipuluje się i ona jest narzędziem tej manipulacji. Nie działałby w sensie praktycznym demokratyczny system wyborczy, jeżeli ludzie by nie byli przekonani, że są podmiotami dokonującymi wyboru. Jeżeli by zrozumieli, że pójście i wrzucenie kartki z takim czy innym krzyżykiem zakreślonym nie ma absolutnie żadnego sensu, to nikt by nie uczestniczył w wyborach, wobec tego demokracja jako taka, jako system przestałby funkcjonować. Dobra, to weźmy takie mniejsze cywilizacyjne powiększenie. Spójrzmy na naszą zachodnią cywilizację też jako taką całość, która gdzieś tam się wyłoniła i ma swoje korzenie jeszcze, powiedzmy sobie, w tejże Grecji czy Rzymie. I jakby podstawą budulcem tej cywilizacji, wzmacniany masz do tego apogeum oświeceniowego, było poczucie właśnie jednostkowości, podmiotowości, indywidualizmu. Ale na czym polega różnica? My jako zresztą tutaj ten instytut, w którym to będzie opublikowane, czy na kanale, którego to będzie opublikowane, no, gdzieś wciąż wierzymy w to, że człowiek jest właśnie podmiotem, że jest wolny, że powinien być podmiotem, powinien być wolny, odpowiedzialny i tak dalej. To są dwie różne rzeczy. Czy jest podmiotem, czy powinien być podmiotem? Bo czy jest podmiotem, to ty możesz testowo sprawdzić. Czyli przy jakich bodźcach on podejmuje decyzje niepodległe, niezależne od tych bodźców, a przy jakich bodźcach już im ulega. To jest testowalne. I ty możesz sprawdzić, czy faktycznie ludzie są podmiotami, czy nie. A druga teza jest tezą postulatywną, normatywną, że powinni być podmiotami. No ja się z tym zgadzam. Nie? Ale teraz ja się także zgadzam jakby z samym pryncypium demokracji, ale w takim sensie, w jakim była ona uprawiana na początku w polis starożytnej Grecji. Gdzie miałeś jakby dwie różnice. Po pierwsze, poziom wiedzy manipulatorów o człowieku był znacznie niższy. To byli sofiści i co oni umieli? Umieli przemawiać w retorycznie sprawny sposób, znali odbiorców, umieli budować fajne metafory, pułapki logiczne. To się jeszcze w dużym stopniu odbywało na tym poziomie, że logika miała jakieś tam znaczenie i wpływ. I druga rzecz, że te społeczności, te polis były na tyle małe, że nie tyle miało znaczenie, jak głosuje większość, tylko w jaki sposób ty jako członek tej społeczności możesz wpłynąć na tą większość, nawet nie głosując. I to ciągle jeszcze dzisiaj funkcjonuje w małych społecznościach, jak masz na przykład dzielnicowe rady, czy tam wspólnota mieszkaniowa danego osiedla. Powiedzmy, to jest 200-300 osób. Ty ich mniej więcej znasz, możesz z nimi porozmawiać. Nawet jak nie zagłosujesz, to ty jesteś w stanie w takim spotkaniu wejść i przemówić, że tak powiem, do rozumu i ty jesteś w stanie wpłynąć na nich. I ta większość zagłosuje, ale ty masz potem czujesz, że nawet nie głosując, jako członek tej wspólnoty miałeś na nią wpływ. Więc to był demokratyczny. Każdy też miał taki wpływ. Też mógł wstać i wygłosić swoją przemowę i przekonać lub nie przekonać członków tej społeczności. Więc jakby to działało w obie strony. Nie? A w tym momencie masz 100 milionów, które są, na które masz falangowe ataki medialne i każdy z głosujących ma zerowy wpływ, a wszyscy czują się tylko umasowywani do takiego, a nie innego poglądu. No i tutaj powinniśmy zerknąć na... Ale nawet u zaczątków demokracji w starożytnym Rzymie miałeś tą świadomość tego, że demos podlega manipulacji, nie? Że sofiści są zagrożeniem dla demokracji, że jeżeli przekroczymy pewien próg technologii manipulacji ludem, to już nie jest demokracja. I oni znaleźli na to odpowiedź. I to były sortilegia, czyli technologia losowania. Bardzo dużą część funkcji publicznych wypełniali oficjele wybierani tam na rok, parę lat, którzy byli wybierani w sposób randomiczny, nie przez głosowanie, tylko tam były takie maszyny, kamienie z szeregami, kolumnami otworów, które się wkładało, kamyczki z wyrysowanymi imionami i losowałeś przez rzuty kośćmi na skrzyżowaniu kolumny i szeregu, kto wypada do danego urzędu w danym roku. Dlatego, żeby ominąć manipulację demosem przez sofistów. Już tego typu eksperymenty robi się teraz, gdzieś tam słyszałem w Australii, próbowano i jakimś pewnie reliktem tego cząstkowym jest instytucja ławy przysięgłych w Stanach. Trochę tak, ale teraz, moim zdaniem teraz sortilegia też już by nie zadziałały. Dlaczego? Ponieważ ty jesteś w stanie na poziomie statystycznym w taki sposób wpłynąć na całą pulę, z której będziesz losował, że i tak dostaniesz taki, a nie inny rezultat po losowaniu. Jeżeli losujesz całego społeczeństwa, a ty przeprowadzasz taką samą kampanię medialną na społeczeństwo
I na początku masz, nie wiem, podział 50-50, więc nie wiesz tak naprawdę, kto przeważy. Jeżeli masz 10 wylosowanych, statystycznie wylosujesz 5 za, 5 przeciwko twojej tezie. Ale ty przeprowadzasz kampanię medialną i w wyniku niej przekonujesz następne 20% społeczeństwa. Więc teraz statystycznie wylosujesz 7 za twoją tezą i tylko 3 przeciwko. Rezultat jest ten sam. Polityka jest taka, jaka ty chcesz, żeby była. Tak. No ale można pokazać takie kraje, które stosują modele alternatywne i tutaj chyba najczęstszym przykładem, jaki padnie, to czy pada w takich rozmowach, to jest oczywiście Szwajcaria. I ja sam sobie nie uzmysławiałem, do jakiego stopnia to jest prawdziwy przykład, tak, dopóki nie rozmawiałem z osobami, które mają obywatelstwo szwajcarskie. Ja się zgadzam, oni są najbliżsi, i opowiadają są o tym, jak szczegółowe są pytania, tak, tak, na przykład w ramach tych regularnych i częstych referendów. To nie są pytania o to, czy kraj ma być bardziej interwencjonistyczny, czy nie, tylko to jest pytanie o to, czy na przykład wojsko ma zakupić dany model czołgu, czy może się jeszcze wstrzymać. I oni są, mówiąc brzydko po angielsku, briefowani wcześniej przez władzę, jakby nie było, materiałami na temat pytań, które zostaną im zadane w referendum, żeby wiedzieli, czy będą odpowiadać, na jakie pytania będą odpowiadać i po prostu podzielił optymalną decyzję. To może należałoby się zastanowić nad reformą demokracji, chociażby na tę modłę szwajcarską. Tam to działa już od tylu dekad. Ale dlaczego? To jest na odwrót. To nie jest tak, że oni w pewnym momencie doszli do wniosku, że technologie tak bardzo wpływają na nasze życie i zmieniła się natura demokracji, że my musimy sobie zaprojektować taki system. Na odwrót, to jest reliktem dawnego rozumienia demokracji, dawnej kultury rozwiniętej w Szwajcarii. Oni walczą dramatycznie o utrzymanie ciągle tego reliktu. Nikt teraz nie przechodzi w odwrotnym kierunku, raczej nie zmienia się z tej demokracji medialnej, masowej, w której teraz żyjemy. Czyli jak w świecie pieniądza, gorszy pieniądz wypiera lepszy i gorszy ustrój, czy gorsza forma demokracji wypiera lepszą? Z jego punktu widzenia, z punktu widzenia tych, którzy mają te narzędzie manipulacji, to oczywiście lepsza jest ta forma demokracji, której oni mogą skutecznie manipulować. No jak powiedziałeś, że... Bo to nie jest banalne pytanie, bo to, co sugerowałem, to nie jest jakby otwarcie dyskusji o dystopii, tyranii jakichś manipulatorów Silicon Valley i Waszyngtonu. To jest racjonalne pytanie o to, czy jeżeli masz konkurencję na poziomie międzynarodowym pomiędzy takimi dużymi organizmami, jak powiedzmy Chiny i Stany Zjednoczone, tak, prawda? I w jednym masz system demokratyczny w Stanach Zjednoczonych i podobnych, w których ludzie głosują masowo co 4 lata na to, kto będzie rządził w jakim kierunku państwem. Wobec tego kierunek rządzenia i osoba rządząca jest wybierana na podstawie tego, kto łatwiej, prędzej zmanipulował większość głosującą i lepiej zagrał na emocjach. A w drugim masz model, w którym polega z grubsza, to oczywiście są zastrzeżenia, ale na ewolucji merytokratycznej, czyli do góry idą ci, którzy się sprawdzili na poszczególnych szczeblach w zarządzaniu, w rozwiązaniu praktycznych problemów. Nie masz cezury czteroletniej, tylko planujesz 10, 20, 30, 40 lat do przodu i wewnętrzne mechanizmy wyłaniania tych, którzy mają rządzić, odpowiadają mechanizmom konkurencji między państwami. Czyli ten, który jest sprawniejszy wewnątrz, będzie także sprawniejszy na zewnątrz. Nie jesteś w stanie powiedzieć, to nie jest do obronienia taka teza, że ten, kto jest sprawny w manipulowaniu emocjami i występowaniu dobrze przed kamerą i układaniu się z lobbystami, będzie sprawny w konkurencji międzynarodowej pomiędzy takimi organizmami technologiczno-ekonomicznymi jak Stany Zjednoczone i Chiny. Jakby Chiny mają system wyłaniania przywódców i zarządców, który odpowiada temu, co musi być także rozgrywane w tej grze pomiędzy państwami, a Stany i inne demokracje mają system wewnętrzny, który jest niekompatybilny z systemem zewnętrznym. Ten wątek chiński dla mnie jest, bo to jest przyjmowane za pewnik. Ja oczywiście mówię to wynikiem uproszczeniami. Znaczy wiemy, że tam jest korupcja, wiemy, tam są rozgrywki wewnątrz, ale jako model wad współczesnego systemu demokracji, to ci dobrze obrazuje, na czym polega ten kontrast, nie? Z czym my walczymy, ponieważ ludzie wewnątrz, ci technokraci, czyli ci, którzy w poprzedniej mojej wypowiedzi byli tutaj za złych, za bilans przedstawiani, to oni tak naprawdę chcą zrobić dobrze kraju, oni są patriotami. My widzimy, jakie są wady tej demokracji, widzimy, że tu się wybiera ludzi, którzy na 4 lata tylko zbałamucili większość i nie mają tak naprawdę żadnej kompetencji do startowania w konkurencji z Chinami. Więc co my możemy zrobić? My musimy przejąć władzę zza kurtyny, z tyłu. My musimy tak pokierować tym systemem pseudodemokratycznym, żeby ludzie niby podejmowali swoje wybory, ale tak naprawdę oni wybierają to, co my chcemy, bo my wiemy, co zrobić, żeby faktycznie wybrać nowy, wspaniały świat w konkurencji z Chinami. No, ale dlaczego nie uszczęśliwić ludzi? Trzeba zadać sobie pytanie, czy to nie jest prawda. Czy rzeczywiście nie jest tak, że państwa Zachodu pokierowane przez elity technokratyczne lepiej sobie poradzą w tej konkurencji, aniżeli państwa Zachodu kierowane przez emocje tłumów?
No, lepiej, to znowu pytanie, lepiej z czyjego punktu widzenia? Bo, także tych tłumów. No, no właśnie się zastanawiam, bo mam takie wrażenie, i to jak obserwuję geopolityków, którzy mówią o tej konkurencji właśnie między państwami, tam wiadomo, że są pewnie niuanse, oni się dzielą na tych zwolenników takich twardych praw geopolitycznych opartych o, prawda, właśnie położenie geograficzne i tych takich nowoczesnych, którzy tam dorzucają jeszcze inne czynniki. Niemniej podkreślany jest ten wątek konkurencji między państwami, tego, że trzeba na to patrzeć właśnie trzeźwo, zdroworozsądkowo, że nie można być zbytnim idealistą, jeśli chodzi o takie rzeczy jak chociażby prawa człowieka i tak dalej, bo to wszystko jest gdzieś tam wtórne wobec tych wielkich mega zjawisk, mega trendów. Po pierwsze, to się zastanawiam, czy to nie jest niebezpieczny sposób rozumowania? Bo o ile ja wiem, że każda władza musi się kierować jakiegoś rodzaju kalkulacją i każda władza chce się utrzymać i pewnie też dokonywać jakiejś ekspansji w miarę możliwości, no to to jest okej, okay. No tak po prostu jest. Ale jeżeli intelektualiści zaczynają nie tyle dostrzegać ten fakt, co jeszcze sami włączać się w tego rodzaju narrację i dostarczać jakichś argumentów, amunicji na poczet tego, żeby, no nie wiem, tak jak obserwujemy to w Stanach Zjednoczonych, zaostrzać kurs na Chiny, tak? W Chinach mamy intelektualistów, którzy dostarczają amunicji, żeby zaostrzać kurs na Stany Zjednoczone. I każdy oczywiście argumentuje, że tak musi być, że to są właśnie te prawa geopolityki. I koniec końców, na czym się kończy? Na tym, że każdy państwo buduje mury, że państwa się zamykają, że mamy pretekst pod tytułem pandemia i okazuje, że każdy chce wracać do tego swojego małego grajdułka, wycofywać się z tej globalizacji i gdzieś tam już majaczy za horyzontem konflikt zbrojny, po prostu gdzie już ludzie będą się zabijać i do siebie strzelać, nie? W skali globalnej. Więc czy logika technokracji naprawdę prowadzi nas do lepszego świata, czy do świata wojny? Czy konflikt zbrojny jest wyznacznikiem wszystkich innych wartości? Znaczy uniknięcie konfliktu zbrojnego determinuje wszystkie inne posunięcia? No to zależy jakiego. Czy gdybyśmy wiedzieli, że za 20 lat wybuchnie trzecia wojna światowa o skali co najmniej takiej i też w skali ofiar jak druga wojna światowa, to nie warto byłoby uniknąć takiego scenariusza? A jakie byłyby konsekwencje niewybuchnięcia tej wojny? Świat jakoś by się rozwijał, jakoś by istniał. Czy my to wiemy? Jeżeli konsekwencją, ja to powiem teraz z punktu widzenia polskiego. Jeżeli konsekwencją tego, że nie wybuchnie wojna tutaj, w której będzie uczestniczyć Polska i powiedzmy zginie 100 tysięcy Polaków, będzie to, że Polska zniknie i znowu nie będzie Polski na mapie i nie będziemy się mogli samostanowić. Czy to jest dobrze, czy źle? Bo skoro uniknięcie wojny jest najwyższą wartością. To pytanie jest, czy to... Pytanie jest o co innego, czy to dobrze, to jest samo pytanie. Czy to dobrze, czy źle, że zachowamy na przykład państwowość, czy granice terytorialne, jeśli moje i twoje dzieci przeżyją. Czy jest wartości wyższe niż uniknięcie wojny? Chciałbym, żeby na przykład dzieci moje, moich rówieśników, które się teraz rodzą, przeżyły swoje życia do mniej więcej wieku 80 lat. BIOS. To życie zwierzęce jest najwyższą wartością, tak? Nie powiedziałem, że na zasadzie wegetatywnej, żeby po prostu przeżyły pod jakąś aparaturę. No, na takich warunkach chociażby, żeby mogły realizować jakieś swoje aspiracje, swoje pomysły na to, czym jest szczęście, czym jest... no tak, żeby mogły realizować ten zespół wartości, w który wierzą. A w tym zakresie wolności mieści się samostanowienie państwowe, kulturowe, czy nie? Czy ono jakoś to tam nisko jest w tej hierarchii? Nie, to nie znaczy, że jest nisko, ale jest pewien rachunek zysków i strat. Oczywiście, tak jeżeli moglibyśmy, bo to już jest w ogóle rozumowanie bardzo abstrakcyjne, ale jakby jeżeli nie, moglibyśmy... Nie, moim zdaniem jest bardzo praktyczne. Znaczy większość decyzji politycznych, o których się potem dyskutuje historycznie, jak wybuch Powstania Warszawskiego, te decyzje są umieszczone w takiej strukturze. Tam musisz ważyć właśnie tego typu wartości. Jeżeli sobie z góry powiesz, że uniknięcie wojny jest najwyższą wartością, no to twoja hierarchia wygląda właśnie tak. Wszystko inne jest lepsze, więc nawet życie jako niewolnik jest lepsze. Tak, ale nie, chwila. Bo przeszliśmy od zatracenia państwowości do życia taki, jako niewolnik. Że to jest, że technokracja jest straszna, aha, ponieważ może prowadzić do wojny. Więc ja zadałem pytania, czy uniknięcie wojny jest najwyższą wartością. Pytanie, jakiej wojny? Oczywiście, ale uważam, też względem jakiej wartości. Czy zatracenie wartości swobody
wyłącznie dotyczącej kultury państwowej jest warte 100 tysięcy, czy też może zatracenie swobody w ogóle samostanowienia, tym, że jesteś w sensie dosłownym niewolnikiem, jest warte miliona żyć. Nie? To są różne kalkulacje. No, ja myślę, ale w żadnej z nich nie przyjmujemy tego a priori, że tylko i wyłącznie życie biologiczne ma wartość, a uniknięcie wojny jest najwyższą koniecznością. Znaczy, brakuje nam kilku tych decydujących detali kontekstu, bo jak podałeś przykład Powstania Warszawskiego, no to to jest też przykład społeczeństwa żyjącego pod jarzmem okupanta, prawda? Oczywiście. Narażonego na śmierć w trakcie zwyczajnej podróży do sklepu. Więc to jest co innego niż rozmowa o tym, czy my, unikając wojny, tracąc jednocześnie państwowość, robimy dobrze czy źle. Bo może być, ale bo widzisz, to nie musi oznaczać właśnie pewne widełki. Mhm. Czyli nie zgadza się co do tego, że możemy dopuścić do wojny, jeżeli tylko zatracimy państwowość, ale zgadza się co do tego, że możemy dopuścić do wojny, jeżeli będziemy mieli takie warunki, jak podczas okupacji niemieckiej II wojny światowej, tak? Tak, zgadzam się, że kontekst konkretnej sytuacji tak, będzie decydował. Czyli to już są pewne widełki, prawda? Tak. No i możesz w ten sposób jakby dookreślać swoją hierarchię wartości. Ale już w tej hierarchii wartości widzisz, że uniknięcie wojny nie jest wartością absolutną. Znaczy, w dużym skrócie, żeby to jakoś skonkretyzować, gdyby to było tak, że zachowanie polskiej państwowości stałoby na drodze przejęciu, nie, przepraszam, inaczej. Jeżeli jutro miałaby wybuchnąć wojna pomiędzy Chinami a Tajwanem i Chiny miałyby przejąć Tajwan w wyniku krwawego konfliktu, a jedyną drogą, jedynym sposobem, żeby zapobiec tej wojnie byłoby z jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zlikwidowanie Polski jako państwa, to dla mnie, jako dla Polaka... To jest już bardzo dziwna kombinacja. No bardzo dziwna, ale chodzi mi, żeby o pokazanie tego rachunku zysków i strat. Gdyby to było tak odległa rzecz od nas jako kraju... Straty nie są przypisane do ciebie. Traci ktoś inny, czyli ten Tajwan, prawda? Mhm. A ty tutaj jesteś ofiarą drugiej alternatywy. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. Uproszczę to. Powiedzmy, że alternatywa jest taka. Jeżeli nie pójdziemy drogą tych wymyślonych technokratów, którzy nas według ciebie prowadzą do wojny, nie będziemy mieli wojny, ale za to w przeciągu 50 lat kultura Zachodu, cywilizacja zostanie zdominowana przez kulturę chińską. Będziemy sobie żyli osobistym życiem swobodnym w miarę, ale cała kultura, obyczajowość, system prawny, wszystko, co jakby zarządza naszym życiem społecznym, politycznym, będzie przekierowane w pewnym stopniu na modłę chińską. I wtedy, czy walka o taką suwerenność, o takie zachowanie tożsamości Zachodu jest warta jakiejś wojny, czy nie? Znaczy, to też jest mało prawdopodobny scenariusz, bo kultura chińska ma bardzo nikłą siłę oddziaływania, w sensie... Ja wiem, że oni nie deklarują abstrakcyjności, oni tylko chcą jakby rządzić swoim tutaj światem, nie, ale cywilizacją, naturalnie ale ja próbuję stworzyć hipotezę, w której ci technokraci nie byliby złymi, bo złymi, tylko oni by mieli jakiś system wartości za sobą, jak coś do obrony, coś, co tworzy wartość, nawet wartą wojny takiej czy innej, małej, większej, z 1000 zabitych, 100 tysiącami, nie? Żeby zejść z poziomu, w którym mówimy wojna i od razu, aha, skoro wojna, to już wiemy, że nie możemy pójść w tym kierunku i wszystko inne jest lepsze. To wojny tak naprawdę w XXI wieku nie będą wojnami dwudziestowiecznymi z milionami ofiar, no, frontami. Oby nie były. Nie, po prostu technologia wojny jest inna. Nie ma absolutnie żadnego sensu prowadzenie takich działań wojennych. Nie? Aczkolwiek to samo mówiono na początku XX wieku, nawet się ukazywały książki. Nie, tam była inna logika. Tam była logika taka, że w ogóle wojna jest niemożliwa, ponieważ świat jest tak zglobalizowany i połączony, że każdy by na tym tracił, wobec tego do wojny w ogóle nie dojdzie. A ja mówię o tym, jaka może być wojna. Skoro już dochodzi do konfliktu, no to my wiemy mniej więcej, jakie są bronie, jakie są strategie, jakie są kontrstrategie i w żadnej z nich nie ma niczego, co powtarzałoby strategię II wojny światowej. Swoją drogą mówisz, że ten przykład z Tajwanem jako, i Polską jako warunkiem obrony Tajwanu, czy polską państwowością, jej utratą jako warunkiem obrony Tajwanu jest dosyć taki odległy i faktycznie hipotetycznie bardzo, bardzo zaawansowany. Przecież w twojej książce Imperium Chmur jest trochę zbliżona sytuacja. A to jest autentyk historyczny. To jest autentyk historyczny. No właśnie. Dmowski i Piłsudski faktycznie wybierali się do Japonii, żeby wynegocjować sojusz z Japończykami na zasadzie przeciwbalansu z drugiej strony Azji, żeby związać tam wojska rosyjskie. Oni by wtedy mogli skutecznie tutaj przeprowadzić powstanie w środkowej Europie. No więc sam widzisz, że jakby geograficznie odległe sytuacje mogły na siebie oddziaływać. Tak, ale widzisz, jaka to była sytuacja. My wtedy nie mieliśmy państwa i żeby
uskutecznić tutaj powstanie i odzyskać niepodległość przeciwko okupacji rosyjskiej, musieliśmy spowodować, że Rosja skupi swoje wojska na drugim końcu kontynentu. Ale więc... wracając do tego, do tych technokratów, bo to jest ciekawe, co mówisz, że żeby znaleźć taką perspektywę, w której oni są jakoś usprawiedliwieni. Nie, ja próbowałem przedstawić eksperyment myślowy, żeby nie sprowadzić wszystkiego do prostego osadzenia technokratów manipulujących za kurtyny demokracji ludem jako tych złych, którzy tylko egoistycznie dążą do swojego celu, a jeżeli tym w koszcie tego celu będzie wojna, no to już oczywiście są zbrodniarzami i rzuci ich tylko do piekła. Znaczy, ja wiem, że my wszyscy mamy tę naturalną skłonność, żeby porządkować świat na tych dobrych, czyli naszych, i złych, czyli tych obcych, tych właśnie niewyznających naszych wartości. I tutaj technokraci pewnie by się wpisywali w ten podział, ale znów wróćmy do tego, co przedtem powiedziałeś ty, że przecież może być tak, że ktoś buduje jakąś utopię w oparciu o szczere, dobre, uczciwe intencje. Oczywiście, ja mam wrażenie, że większość tych miliarderów Silicon Valley, tych baronów technologii cyfrowych, oni szczerze wierzą w utopię, do której chcą doprowadzić. Czyli tam Dorsey, Zuckerberg, Brin, oni absolutnie wierzą, że nie tylko robią to dla zysku, ale że tam w tle, w jakiejś kombinacji zysku i tych celów ideowych jest ta utopia. Ta utopia ma rozmaity kształt, ona zazwyczaj jest związana z jakimiś ideami mocno lewicowymi, ale to jest taka mieszanka lewicowości i libertarianizmu. To jest bardzo specyficzna za Silicon Valley. I oni w to wierzą, subiektywnie. Znaczy, na ile to w praktyce wychodzi jako prawda i decyzji, czy nie jest tak, że jak przychodzi do czego, to zawsze wybierają swój własny zysk, no to jest inna kwestia. Nie? Ale ja jestem szczerze przekonany, że oni się wychowali na tego typu ideach i kiedy dostali te narzędzia, to śnili bardzo długo o tym, o, ja będę zbawcą ludzkości, ja przekształcę rzeczywistość społeczną na tę modłę, ja mam tę moc, to jest ta, wiesz... Myślisz, że akurat w umyśle Zuckerberga taka myśl się pojawiła? O Jezu, ja nawet nie muszę o tym myśleć, on pisał to otwarcie w tych manifestach publikowanych co jakiś czas na Facebooku i on tam za... 2-3 lata temu, był taki bardzo długi, w marcu któregoś roku, 3 lata po 4 lata temu, wyszedł taki manifest Zuckerberga, w którym on zakreślił według niego idealną, docelową wizję zjednoczenia wirtualu z realem, czyli że real będzie tak naprawdę odbiciem tego, co się dzieje na Facebooku. I uważa, że to jest jakby utopijna wizja zarządzania społecznością, że wtedy wszyscy będą żyli szczęśliwie, zmaksymalizuje się empatia, relacje międzyludzkie będą zdrowe, łatwo będzie doprowadzić do rozmaitych dojścia do rozwiązań poszczególnych problemów, zminimalizuje się tarcia międzykulturowe i państwowe i tak dalej. Przeczytaj sobie ten cały manifest, nie? Wprost powiedziane, znaczy ja nie muszę niczego wydrukować. Ale mówimy o algorytmie Facebooka, który ma algorytm, który intensyfikuje napięcia i konflikty. Tak, ponieważ to jest skutek uboczny tego, żeby zwiększać zaangażowanie użytkowników. Poznaliśmy, że gra na emocjach, zwłaszcza silnych emocjach i polaryzowanie, bardzo dlatego, że oni są bardziej zaangażowani i pod względem oddziaływania rozmaitych kampanii reklamowych, pod względem czasu poświęconego na przebywanie w takim czy innym medium, na stronie, zaangażowaniu w interakcje z innymi internautami i tak dalej. Więc to jest zimna prawda o naturze ludzkiej. Cóż mogę powiedzieć, nie? Nauczyli się hakować człowieka i używają tego. W XIX wieku sytuacja była trochę prostsza. Jak na przykład byli pisarze liberalni, czy konserwatywno-liberalni, czy wczesno-libertariańscy, typu Herbert Spencer, to pisali książkę, na przykład Jednostka a państwo, i tam jasno pisali, państwo jest złe, jednostka ma prawa, musi się bronić, tutaj jest ośrodek władzy, tutaj jest ośrodek praw, i wymyślali swoje koncepcje, jak to pogodzić. I teraz tak, został nam, czy mamy wciąż to przekonanie częściowo społeczne, że jednostka ma jakieś prawa, że jednostka powinna być wolna i że tych praw trzeba strzec, ponieważ ktoś może nadużyć swojej władzy. Ale już nie mamy tego takiego jasnego ośrodka władzy. Kto jest podmiotem tego my? No właśnie. No i o to chciałem zapytać, jak to w twojej optyce wygląda? Jak mówisz, że my mamy przekonanie, to kto ma to przekonanie? Myślę, że to jest akurat uniwersalne przekonanie, że nie wiem, liberałowie, socjaliści, każdy uważa, że ma prawa jakieś. Socjaliści mają prawa do tego i tego, a liberałowie do, nie wiem, do wolności, prawda? Każdy... Ale ty mówisz w tej chwili o europejskim kręgu kulturowym, tak? Okej, no tak. No tak, o nas. Bo już nawet jak porównujesz to z Ameryką, to będziesz miał inne mapowania tego, co jest prawem człowieka, co jest liberalizmem, libertarianizmem i tak dalej. Już nie mówię nawet o
świecie muzułmańskim i azjatyckim. To jest, tam jeszcze zupełnie inne mapy tych wartości będziesz miał, prawda? A teraz mam wrażenie, że jesteśmy w trakcie dużej reorganizacji hierarchii wartości na Zachodzie. Czyli pod wpływem tego, że ludzie stają coraz bardziej podatni na uczucia, na manipulacje emocjonalne i coraz wyżej wartościują to, że ja mam prawo nie czuć się tak albo inaczej. Po drugie, że czują się coraz bardziej bezwolni wobec uczuć, czyli że jeżeli jakiś afekt na mnie nachodzi, to ja nic nie mogę poradzić. I jednym ze skutków tych dwóch zmian jest to, że wolność słowa bardzo spadła w hierarchii wartości. Czyli jeżeli przez wolność słowa rozumiemy wolność do wypowiedzi, ekspresji takiej, która się nie podoba komuś innemu, która kogoś innego może urazić, obrazić i tak dalej, a tak jest klasycznie definiowana, bo nie ma sensu bronić wolności wypowiedzi tej, z której wszyscy się zgadzają i nikomu nie wyrządza krzywdy. Dopiero wtedy, kiedy jest jakiś opór, kiedy ktoś staje przeciwko temu, tą wolność wypowiedzi ma jakąś wartość, obrona jej. Nie? Otóż teraz to zostało podważone. Jeżeli ja coś wypowiadam, czyli dokonuję pewnego aktu ekspresji, i ktoś, kto jest obecny albo bezpośrednio, albo przez media, czyli tak naprawdę może gdziekolwiek na świecie, czuje się tym urażony, to urażenie jest równoznaczne aktowi fizycznemu. Tak jakbym wziął ten kubek i walnął cię w głowę. Nie? Co więcej, jeżeli to urażenie jest tak głębokie, że ono coś powoduje u niego jakąś reakcję na głębokim poziomie, tak że on się czuje przymuszony do czegoś, to jest bezwolny. Jeżeli on się tak poczuł, nie wiem, przygnębiony, pognębiony, poniżony tym, co ja powiedziałem, że w rezultacie pójdzie i się powiesi, to ja sprawiłem, ja go zabiłem, ja jestem odpowiedzialny. On był bezwolny, on nie był podmiotem. To jest rzeczywistość, w której teraz żyjemy. I w reakcji na tą rzeczywistość zmieniły się hierarchie wartości, takie, które radykalnie obniżyły wartość wolności słowa. Co oczywiście z punktu widzenia klasycznego libertarianina oznacza zmniejszenie zakresu wolności osobistej. Bo te obserwacje są pewnie słuszne, natomiast ja zmierzałem w kierunku, to może się niejasno pytanie wyraziłem, w kierunku pytania o władzę. Bo kiedyś właśnie ten porządek był dosyć prosty. Władza była w rękach państw, a ludzie byli podmiotami praw zgodnie z tym oświeceniowym porządkiem. I trzeba było to jakoś balansować. A teraz władza jest w czyich rękach? W monarchii oświeconej, ja nie wiem, czy byś mógł tak powiedzieć. Że władza, bo już jak, jeżeli wprowadzasz na przykład, powiedzmy, weźmiemy sobie model Wielkiej Brytanii. Kiedy masz parlament, oczywiście on jest bardzo ograniczony, bo tam mało kto ma prawa wyborcze, ale powiedzmy, nie? I on jest wyłaniany jako wola demosu. Nie? I on wpływa na to, jakie są zakresy praw, w ramach których może działać monarcha. Mhm. Uchwala prawa, uchwala budżet i tak dalej. Nie? To od kogo pochodzi władza? No, teoretycznie od tego parlamentu właśnie. A parlament pochodzi skąd? Teoretycznie od... Znaczy, no wtedy nie było wyborów. Nie, to różnie bywało, nie? Bo miałeś od momentu wprowadzenia dwuizbowego parlamentu w Wielkiej Brytanii, część masz z tradycji, bo masz tam Izbę Lordów, nie? Mhm. Część masz z wyboru, część masz z tego, że monarcha się urodził monarchą, prawda? No właśnie. Prawda? Więc władza jest bardzo rozdystrybuowana. To nie masz takiego łatwego powiedzenia, że władza równa się państwu. No dobrze, czyli wtedy mieli łatwiej, ale nie mieli aż tak łatwo. A teraz z tą władzą? Musimy sobie zapytać, władza rozumiana w jaki sposób? Władza do tego, że zmieniamy system prawny, władza do tego, że powodujemy, że tu się kumuluje bogactwo, a nie tam, władza do tego, że możemy manipulować decydentami, władza do tego, że zmieniamy kulturę, czyli sposób myślenia ludzi. Jaka władza? Są różne ośrodki, różne technologie. Władza, która może arbitralnie uniemożliwić mi realizację pokojowych zamierzeń. Tak bym to ujął. Czyli zarabiania pieniędzy. Chcę zarabiać pieniądze, otwierając sklepik. To jest władza wykonawcza. Chcę spotkać się ze znajomym na piwo albo na rozmowę w pubie. To jest władza wykonawcza. Pytanie brzmi, jak ona jest wyłaniana, na czym jest umocowana, bo... To nie jest tak, jak sobie ekstremalni libertarianie wyobrażają, że wszystko jest rodzajem kontraktu. Przez fakt, że się urodziłeś w pewnym miejscu, w kulturze, w pewnym systemie prawnym, w pewnych relacjach geopolitycznych, ty już jesteś nie tylko podwładnym od razu przez fakt urodzenia, ale także jesteś formowany przez te zastałe relacje, byty, wartości. Czyli jakby nigdy nie masz takiej sytuacji jak u Johna Rawlsa, że za pewnej zasłony ignorancji rodzi się jako czysta karta. Nie? Zawsze już masz pewne uwarunkowania. Nie?
I teraz przez sam fakt urodzenia tutaj i wychowania w taki, a nie inny sposób, to jesteś ukształtowany do pewnego rozumienia tego, czym jest wolność. Już masz wbudowane pewne bezpieczniki, pewne tabu, prawda? I dopiero zmiana tego całego systemu byłaby pewnym wejściem w nowy kontrakt. Czyli gdybyście wszyscy się spotkali i powiedzieli, dobra, nie chcemy już funkcjonować w takiej rzeczywistości, nie chcemy mieć wyborów demokratycznych, rządu, podziału na władzę wykonawczą, ustawodawczą, ministrów, którzy nam mogą wysłać policję ograniczającą naszą wolność osobistą, chcemy mieć jakiś inny system. Wtedy to pytanie byłoby, wiesz, zasadne, mógłbyś sobie zaś alternatywy, ale obecnie, no to odpowiedź jest odpowiedzią wikipedyjną. Patrzysz, jaka jest struktura władzy, kto ma moc wysłać na ciebie policję, żeby ci zabroniła tego i owego, to jest jakiś tam minister, struktura administracyjna pod ministrem, on działa w ramach takich, a nie innych praw. Tak, ale to jest to, co widzimy. Natomiast teraz się mówi o tej dekoncentracji władzy, że ta władza jest taka rozproszona albo nie rozproszona w sensie, że każdy jej ma po trochu, tylko poza struktury państwa, czyli na przykład przynależy do ponadnarodowych korporacji, czy to one, że to one chwytają państwo za szyję. Tak mówię, to jest za ogólne sformułowanie, no bo władza do czego? Władza do tego, żeby zarabiać pieniądze. No to ponadnarodowe korporacje oczywiście dążą do maksymalizacji tego typu władzy, prawda? Ponadnarodowym korporacjom po cholerę jest władza do tego, żeby zarządzać życiem społecznym danych ludzi, żeby przejmować się tym, jaka jest ich opieka społeczna, socjalna, zdrowotna, żeby przejmować się tym, czy na ulicach jest porządek, czy nieporządek. Po cholerę to takie rzeczy korporacjom. Oni chcą zarabiać pieniądze. Więc trzeba precyzyjnie pytać. Nie? Problem się pojawia w tym momencie, kiedy następuje nałożenie się pól interesów, rozmaitych ośrodków. Nie? I to są te konflikty, kiedy mamy korporacje, które żeby zarabiać pieniądze i maksymalizować swoje zyski, zasięgi manipulacji klientami, domagają się pewnych kompetencji, albo zagarniają już przez technologię, zagarnąwszy, domagają się ich usankcjonowania, takich, które były tradycyjnie zarezerwowane dla państwa. Prawda? I to w sytuacji, w której obecnie się znaleźliśmy, to jest taka, w której wszyscy uczestniczymy w życiu społecznym, politycznym, w przestrzeniach, które należą do korporacji. Nie? Czyli my możemy teoretycznie korzystać z naszej jeszcze teoretycznie istniejącej wolności słowa, ale wyłącznie w ramach pewnych narzuconych nam przez korporacje, prywatne byty, ograniczeń, pola walki, pola wymiany myśli. Nie? I teraz naciski, przeciąganie liny jest między tradycyjną władzą państwową, która w ramach swojego systemu praw mogła zdefiniować, co jest wolnością słowa, co ty możesz powiedzieć, zrobić, a korporacjami, które nie przez zmianę prawa, ale przez zmianę stanu faktycznego, czyli tego, gdzie i jak się odbywa wymiana myśli, de facto przejęły tą władzę definiowania tego, co jest wolnością słowa, co ty możesz, jaka ekspresja jest dozwolona. Nie? Ale one to zrobiły nie dlatego, żeby przejąć władzę polityczną, to jest byproduct, to jest to, chciały zmaksymalizować swoje zyski, sprzedając reklamodawcom twoją uwagę i dostęp do ciebie jako klienta. Nie? Wobec tego były tak efektywne w tym, że stały się miejscem bytowania umysłowego, intelektualnego, ekspresji dla większości ludzi. Nie? Tam żyją, kupują, rozmawiają, prowadzą politykę. No i w tym momencie państwa się znalazły w sytuacji, które muszą się zmierzyć już zaistniałym faktem. Nie? A ponieważ ta przestrzeń nie istnieje w sensie fizycznym i nie ma jej na mapie, prawda? Gdzie leży Facebook, gdzie leżą fora internetowe Reddita, nie? Na którym kontynencie leżą dyskusje twitterowe. To jest poza przestrzenią fizyczną. Nie? Więc państwa się znalazły w sytuacji bezradnej. Człowieka, który aplikuje stare systemy kognitywne i stare narzędzia do sytuacji, w której one już nie mają zastosowania, nie? Więc szarpią się. A pytanie, czy to jest problemem? Czy to nie jest tym pożądanym kierunkiem rozwoju? Jak patrzysz na reakcje praktyczne, to one się dzielą pomiędzy tych, którzy dzielą przekonania ideowe właścicieli tych wielkich korporacji, czyli jeżeli ty masz przekonania z grubsza, upraszczam, lewicowo-technokratyczne, to ty oczywiście jesteś za tym, żeby ta władza zarządzania przestrzenią publiczną i ograniczenia wolności słowa przynależała raczej do władców korporacji Silicon Valley, a nie do państwa polskiego na przykład. Nie? Mhm. A jeżeli ty masz przeciwne poglądy ideowe, polityczne, to wolałbyś, żeby ta władza wróciła do suwerennych polityków, ustawodawców, narodu, jeśli można powiedzieć, że demos polski naród jest jeszcze suwerenny tutaj w Polsce. Nie? Na tym polega
przeciąganie liny. Oczywiście ten punkt widzenia jest dosyć krótkowzroczny, bo zarządcy tych wielkich korporacji bardzo szybko mogą się zmienić. Na razie żyjemy w epoce, w której założyciele są zarazem aktywnie zarządzającymi, ale widzimy, że oni już odchodzą. Już Gates odszedł, tak. Za chwilę tam może odejść Brin, odejdzie Zuckerberg, on jest jeszcze młody, więc pewnie jeszcze przy jakiś czas będzie aktywnie rządzą, ale w pewnym momencie się zmęczy i wejdą już czysta technokracja pozbawiona jakichkolwiek przekonań ideowych. I wcale nie jest powiedziane, że oni będą egzekwowali te swoje siły, tą władzę w definiowaniu tego, co jest wolnością słowa, co możesz zrobić, powiedzieć, jak się zachować, w myśl ideologii lewicowo-technokratycznych. To mogą być zupełnie inne pryncypia, tylko po to, żeby maksymalizować zyski. Ale dokładnie to samo można powiedzieć, czy tę samą logikę zastosować do postulatu, powiedzmy sobie, konserwatywnych, czyli przekazania z powrotem władzy państwom. Przecież państwa też zmieniają władców i to, że teraz akurat rządzi konserwatywny rząd, który wykorzysta władzę nad wolnością słowa do zapewniania platform, załóżmy porówno wszystkim chętnym przy okazji karania tych, co obrażają uczucia religijne, to nie znaczy, że za lat kilka nie będzie rządził rząd, który zacznie wykorzystywać to w totalnie przeciwnym kierunku, prawda? Tak, więc ale jakby argument klasyczny jest taki, ja się nie do końca z nim zgadzam, ale on jest często przywoływany, że tutaj mamy wpływ na tego, kto rządzi w naszym kraju. Znaczy ja mam jakiś wpływ na to, kto rządzi Facebookiem? Ale przedtem mówiłeś, że nie masz wpływu. Nie, dlatego mówię, że ja się nie zgadzam z tym argumentem, ale on jest często przywoływany jako klasyczny argument demokratyczny. Jeżeli wierzymy w demokrację, wierzymy w to, że jako demos tutaj mamy jakiś wpływ na to, kto nami rządzi, a nie, że jest na odwrót, że technologowie wpływu psychologicznego manipulują nami, żebyśmy tak, a nie inaczej wybierali, no to wtedy uważamy, że ci, na których wybór mamy wpływ, powinni ustanawiać te prawa, a nie ci, na których nie mamy wpływu, prawda? Taki jest argument. A to jest jeszcze piętrowy argument, bo jeżeli do wyboru tych tutaj lokalnych władców konieczna jest wymiana myśli i cały proces ucierania opinii publicznej, który zachodzi wewnątrz tych organizmów technologicznych, tych forów, tych wirtualnych przestrzeni, które należą do niewybieralnych władców korporacji, prawda? To kto tak naprawdę rządzi nawet naszymi tutaj władcami, tymi, którzy są teoretycznie wybierani? No właśnie, to więc może należałoby odejść od takiej próby politycyzacji wszystkiego i zadać sobie pytanie, czy my wierzymy... Czy mój opis jest prawdziwy, czy nieprawdziwy? To jest pytanie. Bo to, że ja odejdę od polityzacji, to nie zmieni rzeczywistości. Tak, ale można... Tak, no oczywiście, że nie zmieni rzeczywistości. Natomiast pytanie jest takie, czy w tym dyskursie współczesnym w ogóle jest miejsce na pojęcie, to, które już kilka razy tutaj padło z moich ust, czyli na pojęcie praw jednostki, czyli takich praw, jak to w naszej cywilizacji zachodniej. One zajmują prawa jednostki, ale są nie coraz tych bardziej przyrodzonych poszerzane. Tak zwanych. No to jest długa dyskusja. Co jest przyrodzone, a co jest przegłosowane przez jakieś tam gremia, które ciągle poszerzają listę praw jednostki, praw człowieka, nie? Prawda? To jest tak jak z tym prawem naturalnym i prawem stanowionym. Jedni twierdzą, że w ogóle nie ma prawa naturalnego, a drudzy twierdzą, że prawo stanowione w ogóle nie ma sensu i trzeba się trzymać tego prawa naturalnego. Znaczy, bo pytanie jest takie, że masz tę jednostkę, która jest tutaj tym pięknym kubkiem i ta jednostka, jeżeli ona ma przyrodzone prawa, to my się wtedy zastanawiamy, jak zrobić, żeby te prawa były zabezpieczone bez względu na to, czy władza należy do korporacji, super, czy władza należy do rządu. W jaki sposób interpretywnie ustalisz, czy jednostka ma przyrodzone prawa, czy nie? Kiedyś było to przedmiotem powszechnej wiary. Tak. A teraz nie. Więc skończy się na tym, że prawa przyrodzone są prawami stanowionymi, tylko że nazywają się przyrodzone. Ale powinniśmy się cieszyć z takiego stanu rzeczy? Takie są realia. Cóż na to poradzimy? To jest pochodna odczarowania rzeczywistości i śmierci Boga w XIX wieku. Jak nie mamy metafizyki, na której możemy oprzeć absolut, to wszystko jest naszym wyborem, naszą decyzją. Jestem wrogiem podcastów, które trwają dłużej niż godzinę. Ten będzie trwał odrobinkę dłużej, bo chcę jeszcze zadać to pytanie finalne o tak zwany postęp, które wiara w postęp cechowała XIX wiek, XVIII w połowie co najmniej. W XIX się zachwiała w wyniku dwóch wojen światowych, potem się odrodziła, bo potem mieliśmy... W XX w wyniku wojen światowych, potem się odrodziła po tych wojnach wraz z tymi instytucjami, które miały właśnie tutaj likwidować ryzyko, że wybuchną kolejne krwawe konflikty. Ale czy teraz w ogóle to słowo postęp ma jakiekolwiek
znaczenie, poza czysto takim technicznym, że no coś jest lepiej jest działa. Jest używane powszechnie bardzo często, więc ewidentnie ludzie uważają, że ma znaczenie. Natomiast problem polega na tym, że istnieją dwa bardzo różne rodzaje postępu. Postęp, który da się bardzo łatwo zdefiniować w mierzalny sposób. Czy jakiś postęp w osiągach technologicznych, ekonomicznych, wiesz, postęp w przyroście PKB, postęp w szybkości transportu, postęp w mocy obliczeniowej maszyn. To są rzeczy kwantyfikowalne, łatwo je można mierzyć. Mhm. Ale zupełnie drugą rzeczą jest postęp w dziedzinie wartości. Czyli że następne pokolenie, czy nawet to samo pokolenie, ale 10 lat później, uważa, że już inne rzeczy są dobre, a inne złe. Albo nawet nie tak radykalnie, że inne są hierarchie wartości. Że inne wartości są ważniejsze, a inne są mniej ważne. Nie? I teraz według tego mierzy się zmiany społeczne, prawne, ekonomiczne, polityczne. Teraz pułapka tego postępu polega na tym, że ty możesz ocenić go tylko ex post. Czyli dopiero jak zaszły te zmiany w wartościach, to ty doświadczasz, a teraz jest dobrze, ponieważ świat jest bardziej urządzony według tych wartości, które się zmieniły. Prawda? Patrzysz na świat dzisiejszy z punktu widzenia wartości epok minionych, no to widzisz oczywiście jakąś dziwną perwersję. Dlaczego się ludzie tak zachowują? Dlaczego mamy takie dziwne prawa? To wszystko jest nienaturalne, nienormalne, prawda? A też w ówczesnych czasach nie znalazłby z wielu, którzy by projektowali, żeby urządzić świat według takiej wartości, jakie dzisiaj urządzamy. Też byłoby bardzo radykalnym postulatem. Miałbyś jakiś jednego czy dwóch utopijnych pisarzy, którzy takie rzeczy proponują. Ale krok po kroku zmieniają się systemy wartości i urządzamy według tych nowych systemów wartości rzeczywistość i mówimy sobie, jest dobrze. Ponieważ ten nowy system wartości jest dobry, według niego urządzamy rzeczywistość. Ale co decyduje o tym, że system wartości zmienia się w tym, a nie w innym kierunku? Dlaczego teraz te rzeczy wydają ci się dobre, a 10 lat temu wydawały ci się inne? Mnie fascynuje ta technologia wartości. Czyli to nie jest tak, że na nas spadają z nieba. Zmieniła się pogoda, nie? Albo mamy inny układ gwiazd, mamy teraz takie, a nie inne wartości. Nie, są konkretne bodźce, styl życia, technologia, trendy medialne, to do czego jesteśmy codziennie przekonywani i w rozmowach osobistych, i w dyskusjach publicznych, to jak się zmienia wewnętrzne poczucie tego, co jest normą, jak być powinno. A ono jest kształtowane w bardzo konkretny sposób. Na przykład uważam, że to, co robi dzisiaj kultura, w dużej mierze audiowizualna, czyli gry, seriale, filmy, w najbardziej bezpośredni sposób odpowiada za zmiany hierarchii wartości, które zachodzą przez ostatnie 5-10 lat. Czyli, że to, w jakim świecie obecnie żyjemy, czyli jakie są przekonania ludzi, które wymuszają pewne zmiany społeczne, polityczne, prawne, w najbardziej bezpośredni sposób zależy od zmian popkulturowych. I teraz cofając się jeszcze krok w tył, możemy sobie zadać pytanie, to co w takim razie powoduje, że te zmiany popkulturowe są takie, a nie inne? I tu zaczyna się już kontynent teorii spiskowych. Czy jest tak, że na jakimś tajnym spotkaniu 20 lat temu spotkali się CEO z... Klaus Schwab z kimś tam. Tak, prawda? Rozmaitych, wiesz, tam korporacji hollywoodzkich, technologicznych, Silicon Valley, bo teraz to się już przemieszało, wiesz, na przykład Netflix nie jest studiem hollywoodzkim, on jest korporacją technologiczną Silicon Valley. I podjęli decyzję, słuchajcie, my wszyscy wywodzimy się z tego samego pokolenia, takie wartości są dla nas wspólne, mamy takie ideały, spróbujmy przekształcić cały świat w kierunku naszych ideałów, wobec tego powoli, bez żadnych, wiesz, dyktatorskich zapędów, subtelnie przez wybieranie takich, a nie innych ludzi, kierowanie takich, a nie innych produkcji, przekształćmy kulturę globalną. No to jest teoria masońska, bo to jest teoria spiskowa. No to masoneria generalnie jest podejrzewana, czy podejrzewana. No takie miała ideały racjonalizowania ludzkości. Ale rezultaty tej teorii spiskowej są nie do odróżnienia od faktycznie zaszłych zmian w świecie. Znaczy nie jesteś w stanie na podstawie analizy włączyć, co jest tobie dostępne jako przeciętnemu widzowi, powiedzieć, że ta teoria nie ma sensu. No jest, jedyne, co cię broni przed nią, to moje wewnętrzne przekonanie o tym, że entropia jest bardzo dużą siłą i większość teorii spiskowych nie dochodzi do skutku dlatego, bo ktoś coś zawsze spieprzy. Ale poza tym nie mam żadnego argumentu przeciwko. No ja mam taki argument meta, powiedziałbym, i on się wywodzi od Hayeka. Akurat tak się składa, że gdzieś tam, jak już byłem na tej filozofii, to wybrałem sobie go jako autora pod kątem pracy magisterskiej i pisałem o ładzie spontanicznym i on dużo
część tej swojej pracy związanej z ładem spontanicznym poświęcił ewolucji reguł i wartości właśnie, prawda? Więc patrzył też na to przez pryzmat przetrwania w tym przypadku, no nie fizycznego, a bardziej cywilizacyjnego i te wartości, które wartości ewoluują w takim kierunku i te wygrywają, które mają cechy sprzyjające przetrwaniu danego społeczeństwa, kultury, danej grupy, która je... I oczywiście te mniej sprzyjające odpadają, a te bardziej pozostają na miejscu. To można by na to spojrzeć i to nie znaczy, że moje konserwatywne czy niekonserwatywne wartości... To jest bardzo konserwatywny pogląd na rzeczywistość i on dotyczy tak naprawdę sytuacji mniej więcej tak do XIX wieku. Mhm. To jest zresztą bardzo często przywołane argument przez konserwatystów, że dlaczego mamy się trzymać tradycji? Dlatego, ponieważ ona była tak naprawdę darwinowskim procesem zachodzącym na poziomie wartości, algorytmów społecznych, praw. Czyli te, które w przebiegu dziejów wielotysięcznym okazywały się przeciwskuteczne, bo społeczności je praktykujące umierały, no ewidentnie są złe, a te, które są przenoszone ciągle do teraźniejszości i przyszłość przez społeczeństwa, które przetrwały, są dobre, bo te społeczeństwa przetrwały, prawda? Tak. Ale to ten argument ma rację bytu tylko do momentu, w którym zachodzi faktycznie darwinowska konkurencja pomiędzy społecznościami. W momencie, kiedy ona zostaje zniwelowana, po pierwsze przez globalizację, a po drugie przez bardzo silne narzucenie reguł rządzących, takie, które niwelują te darwinowskie siły. Czyli mamy prawo międzynarodowe, mamy bardzo duże złagodzenie warunków konkurencji życiowej, czyli już nie możesz umrzeć z braku jedzenia, opieki zdrowotnej, dachu nad głową i tak dalej. Ten argument ciśnienia ewolucyjnego na poziomie wartości przestaje mieć znaczenie. Już się nie trzyma kupy. No ja bym powiedział, że trudno rozstrzygnąć o tym, który zespół wartości wygra tu i teraz. To zawsze można rozstrzygać już post factum. Tak, ale jedyny test, który mi teraz przychodzi do głowy, to jest ten test, o którym mówiliśmy na początku, pomiędzy kulturą Zachodu i kulturą Chin. Jeżeli my, praktykujący zestaw wartości, który zaimplementowaliśmy w kulturę, cywilizację, ekonomię Zachodu, w efekcie przegramy w konkurencji z Chinami, to znaczy, że nasz system, według tego rozumowania, tak, nasz system wartości był gorszy. Tak? Z punktu widzenia przetrwania kultury, tak. Ale to nie znaczy, że był gorszy z punktu widzenia jakiejś hierarchii wartości, oczywiście, która że nie poprzedza tą konkurencję ewolucyjną. Oczywiście, że nie. Myślę, że te wątki, które tu poruszyliśmy, każdy z nich nadaje się na osobną rozmowę tak naprawdę, bo one są niezgłębialne tak naprawdę w ciągu godzinnej dyskusji. Ja mam wrażenie, że waszą wartością jest to, jako pewnego centrum myśli i aktywizmu, że wy eksplicite wyrażacie tę hierarchię wartości, za którą lobbujecie i według której chcielibyście urządzić świat, prawda? Powiedziałbym, że wyrażamy przywiązanie do tych wartości, dzięki którym świat się urządził przez ostatnie 200 lat i nieufność wobec wartości, przy których chce się urządzać w przyszłości. Tak bym to powiedział. Okay. Dzięki wielkie.